Małe backstory co do filmu, który zaraz zobaczycie. Spotkałem się wczoraj z Wronem na nagrywki i nagraliśmy jeden film do mnie, który trwał ponad godzinę i stwierdziłem po prostu, że ten film był tak dobry, a jako już ja na główny kanał wrzucam filmy, które zazwyczaj mają tam od 10 do powiedzmy 15 minut, że nie chcę tego wrzucać na główny kanał, a ta pogadanka wydaje mi się na tyle ciekawa, że chciałem, żebyście ją usłyszeli i dlatego wrzucam to na drugi kanał. Witam was bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś z was nie subskrybuje jeszcze kanału, to zachęcam bardzo gorąco, ponieważ jest to drugi kanał i większość z was dalej tego nie robi. 70% pokazują statystyki, dlatego cały czas o tym wspominam i ja już, moi drodzy, nie gadam, życzę wam miłego oglądania. No słuchaj, no musimy to zniszczyć wszystko, bo naprawdę jest tragedia. Czaisz w ogóle, że Intashi ukradł mi jeszcze latarnie, które były porozstawiane na domu? Czy tu jest napisane pozdro od Evrona? Tak, jeszcze cię chciał wrobić! Napisał tutaj pozdro od Evrona. Totalny, nieśmieszny żart, chciałem powiedzieć. Pozdro od Evrona było grane. A wiesz, co jest najlepsze? Że ja na początku lockblockiem tego nie sprawdzałem, ja serio myślałem, że to ty. Ale potem... Ja widziałem, ale była potem, wiadomość. Tak, ale potem się cofnąłem i patrzę, i Tasz, i ty, i mówię, o Jezu. No aha. No więc... No ja widziałem, no. Była wiadomość, Evron, proszę zniszczyć to coś tak nad było, moim domem. Tak, a ja sobie myślę, co? Ja tutaj a wiesz, co mi Nitasz jeszcze napisał wczoraj ciekawego? Co napisał? Napisał mi: Nexe, nie denerwuj się, my ze Wronem to wszystko naprawimy sami. Latarnię też ci oddam, bo zapomniałem. Jeszcze chciał się teraz wykręcić z tego, rozumiesz to? Latarnię. A były plany. Były plany, żeby zniszczyć to razem z nim. Ale powiedziałem, że mogę pomóc jak najbardziej. Ale jak już się zgłosiłeś tutaj tak. Pierwszy, to jeszcze pomogę tobie. Ale niesamowity content tutaj właśnie wlatuje. Siemaneczko, dzisiaj będziemy niszczyć cobblestone! Mam nadzieję, że wam się podoba odcinek. Już jutro kończymy drugą warstwę. A jeszcze nagrać taki 10-minutowy odcinek zniszczenia cobblestone'a? To by był koks content. Taki bez timelapsa, nie? Po prostu tak, siema, bez timelapsa, bez tak bez słowa. Dzisiaj niszczymy cobblestone'y i yellow. Ciekawe, jaki by był watchtime na tym filmie, to jest dobre pytanie. Ludzie by czekali, aż się coś stanie, więc byłby bardzo duży, bo tak. Wiesz, nie, to o, nie ma opcji, o, jeszcze ja bym dał swój skończyło. Tytuł wspaniały. Niszczyłem cobblestone'a przez 10.01 i stało się to, 3. I ludzie by wchodzili i oglądali w oczekiwaniu na cliffhanger jakiś. Stary, ale to jest duże, to 3 warstwy ma. No właśnie, to ma 3 warstwy, rozumiesz? I tu jeszcze chodzi mój kot. O nie, to nie mój kot, ale słodki! Masz rybę, Evron? Rybę? Wygląda jak mój kot. Ja mam takiego kota IRL. Nie mam ryby. Kurde, dobra. A koty się randomowo spawnują? Nie, a co jak koty on spadnie? No to jest kot, koty nie spadają. Znaczy no na 4 łapy, nie? Spadł. Ale przeżył. A pewnie. Na 4 łapy, przeżył. Więc generalnie koty respią się w miejscach. Gdzie jest wioska? Obok villagerów. A jak już ja prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam pracowników u mnie pod domem? Syndrom sztokholmski, przypomnijmy. Syndrom sztokholmski, dokładnie. Dlatego respią mi się koty. Jeszcze golemy się respią. Znaczy golemy już nie, ale respiłeś. Powiem ci, że jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo zaawansowany jesteś tutaj. Myślałem, że ja? My, Fortnite'owcy, będziemy takimi pajacami na ale tym zakrze. W sensie, wiesz, Evron, ja generalnie zaczynałem swoją przygodę z internetu od Minecrafta, JJ Joker. Aha. CTSG jeszcze, jak Minecrafta czyli nagrywał. Czyli była już informacja, tak, była jakby ja, było doświadczenie. No ja w Minecrafta grałem 7 lat, więc ja ogarniałem w miarę, więc no. To się odnalazłeś. Tak, odnalazłem się. Że ja też oglądałem Minecrafta, ale wiesz, jeszcze przed czasami, jak były, wiesz, wioski itp. I po erze z JJ Jokerem już, wiesz, jakby nie dotykałem Minecrafta, no, więc wiesz, no, to nie, znałem to podstawy dalej. Typu, wiesz, wiedziałem, że jest Nether, wiedziałem, że ten, ale na przykład nie miałem styczności z Endem na przykład, no bo no, wiesz, wtedy Endu nie było. No bo ty WoWa grałeś, co nie? No tak, tak. Wiesz, tak. Generalnie, jeżeli chodzi o uniwersum Warcrafta, to ja coś tam znam. Grałem w Hearthstone'a bardzo dużo, ale powiem ci, że jeżeli właśnie chodzi o tak WoWa i tak dalej, to pamiętam, że jedyny raz jak grałem w WoWa, to jak do Hearthstone'a wyszedł skin, gdzie żeby go dostać, trzeba było wbić 20 level w WoWie. Tak, pamiętam. To był chyba ten. Do Paladyna bug, to nie był. Do kart. Tak. Aha, tak, taka. Właśnie. No nie bug, był. No, Jezu, kurde, nie pamiętam jak to się nazywało. Nie odpalałem Hearthstone'a z 2 lata.
rewers do kart był i a, był no, no, no. ten, i był skin po prostu do postaci. Że defaultowo był chyba Uther i coś tam jeszcze było tam. No. WoW jest spoko, ale musisz, żeby faktycznie się w niego, wiesz, zagłębić, musisz spełnić jeden warunek. Nie możesz mieć życia. Tak. Jeżeli nie masz życia i możesz siedzieć przy tej grze 10 godzin dziennie, to naprawdę jest spoko. Znaczy, wiesz co, ja ci powiem, że znam trochę fabułę WoWa, mimo że w niego nigdy nie grałem, bo jest taki kanał na YouTubie, on się chyba Drwal coś tam nazywa. I bez kitu jak gość to opisywał, kiedyś trafiłem na jego kanał gdzieś o 4 w nocy, to skończyłem oglądać każdy jego film na kanale gdzieś o 12. Więc lore WoWa jest wspaniały, chciałem powiedzieć. No, WoW jest mega fajny. No, tylko że tam jest po prostu, wiesz, zasada takiego slow grindu, no nie? Jeżeli masz całe dnie, to możesz, wiesz, jakby bardzo dużo zrobić i, wiesz, odkrywać ten taki endgame, no nie? Więc, wiesz, taki w sumie, no, core gry, ale jeżeli jesteś casual... Ja na przykład teraz za dużo nie gram, bo wiem, że, wiesz, tyle czasu, ile mam, to nie za bardzo, wiesz, jakby jest to worth. Żeby sobie tak casualowo, wiesz, grać. To jest coś, jak trochę miałem z Hearthstone'em, że wiesz, chciałem sobie tak grać czasami casualowo, ale byłem coraz bardziej do tyłu z kartami. Tak, no, tak nie, jest zawsze. Mimo tego, że ja byłem na bieżąco z kartami, powiem ci, że to był też moment, dlatego ja przestałem grać, bo ja w Hearthstone grałem półprofesjonalnie, nie? W sensie tam miałem tam jakieś tam wyższe rangi, na przykład w Legendzie kiedyś w Europie, tam maksymalnie skończyłem chyba, no tam na całą Europę byłem chyba na koniec sezonu 100 któryś. Więc no to był, no nawet mi szedł Hearthstone i powiem ci, że tam po którymś momencie, jak oni dodali chyba coś takiego, że usuwają karty i będą dodawać nowe, to i ja już wtedy nie miałem czasu, żeby grać ten, nie miałem czasu, żeby grać. Ciężko być up to date w tak, sumie z codziennie, więc no byłem mega do tyłu. I no, niestety musiałem przerwać. Ale to my pro gracze, kurde, jesteśmy. To ja, jak widzisz, w WoWa no grałem, ja, to my się ja jestem hardcore'owcem ścigaliśmy. No tak, no to my się właśnie ścigaliśmy, wiesz, jeżeli chodzi o PvE, wiesz, o zabijanie bossów, wiesz, jako pierwsi, wiesz, jak dodatek wychodził. I pik, jaki mieliśmy, wiesz, my i tam, znaczy ja i tam, wiesz, znajomi, z którymi rajdowaliśmy, to było top 15 świata. O kurde. Był, wiesz, jakby, no, w jednym dodatku, więc to pro playerzy z nas, no to, kurczę, to tutaj. Stary. A teraz kopiemy kamień. Tak, dokładnie. Znaczy wiesz, ja na przykład ci propos Hearthstone, ja generalnie uwielbiam gry logiczne, co nie? I zawsze uwielbiałem. I na przykład jak ostatnio Riot wydał tą taką autochessy takie lolowe, to ja ci powiem, że ja w 2 tygodnie od wydania Rankedów już miałem Challengera, nie? O kurde, więc, no, więc ja jestem generalnie fanem takich gierek. No ale Minecraft, no Minecraft jest jednak dzieciństwo całe, co nie? Przed czymkolwiek grałem w Minecrafta. Pamiętam, że chyba jeszcze grałem w Margonem kiedyś. Tibia na przykład mi minęła, a Margonem kiedyś grałem jeszcze jako taki casual i to była jedyna gra, którą grałem przed Minecraftem, co nie? Więc ja niestety, no... Ty, no patrz, jakoś to idzie, nie? Ty, idzie to w miarę szybko, słuchaj, no już 10 minut nagrania. Bo widzisz, nie, bo się, wiesz, zagadaliśmy, no nie? Wiesz, gadamy sobie, to szybciej idzie niż takie, wiesz, walenie w kamień. No walenie w kamień, bardzo ciekawa rzecz. Yes. No to ja w sumie większość w WoWa, jeszcze przed WoWem jakaś TB-ka właśnie była. No, no taka, właśnie to ja TB-ki nigdy ruszałem. Nigdy w życiu TB nie odpaliłem. I ludzie mnie teraz wyzywają za to, że jak ja mogłem grać w jakimś Margonem, a nie w TB. No TB-a w Polsce była mega popularna, nie? No TB tak, jeszcze potem Metin był, albo wcześniej. Metina nie, też potem. Nigdy nie grałem. Ale też, ja, też. Ja nie grałem w Metina, mnie jakoś w ogóle ta gra nie ciągnęła, nie wiem. Nie też, nie wiem, Metin był dla mnie nudny strasznie, a ludzie, no, na przykład moi znajomi, nawet wiem, że do dzisiaj potrafią grać, co nie? Odpalić sobie jakiś serwer, zagrać 2 tygodnie, po czym się znudzić i nigdy więcej nie odpalać. Więc, no to jest ciekawe, mnie zawsze Metin jakoś tak trochę odpychał, jak patrzyłem, wiesz, jakby taka, wiesz, płaska mapa, chodzisz i zabijasz jakieś wilki, no, jakoś mnie tak też wszystko topornie wyglądało. Właśnie po prostu. Ja doszedłem do wniosku, że właśnie ja lubię bardziej takie właśnie gierki, które w których się coś dzieje, nie? Nie wiem, no niby coś się dzieje, a na przykład taka ciekawostka, jak już o grach rozmawiamy, nigdy w życiu w CS-a nie grałem. Tak? O, to widzisz, to już jest poważny temat. Zostaw tutaj te bloczki, żeby... A dobra, i tak już zniszczyłeś. Nie, no dobra, to trzeba będzie jakoś tam rozkopać. No to na... nie, no, znaczy, no tak chyba. Powiem ci tak, to... mam w CS-ie na Steamie, w CSGO, na moim koncie jakieś 500 godzin, z czego myślę, że 400 nie zostało nabite przeze mnie. Tak? Aha. Tak. Było... To ja w CS-a jakoś mega dużo nie grałem. Ja grałem w sumie w CS-a
Pamiętam, że chyba w gimnazjum na informatyce mieliśmy CS1.6 tak, w szkole. No, to mieliśmy tak taką panią, że wiesz, o siema, róbcie co chcecie, więc graliśmy. A potem jak wyszedł CSGO, to gram jakieś pół roku. A to było tak, żeby po prostu sobie ze znajomymi też pograć, bo to był taki czas, że był mega zastój w WoWie, a był hype duży w CS-ie. Ale to też tak, pamiętam, że wbiłem globala i potem wiesz, następny, że tak powiem, step, to wiesz, były te wszystkie face ity itp., ale już mi się po prostu nie chciało tego, że tak powiem, tryhardować, bo wiedziałem, że tam już jest taki poziom, że dobra, musiałbym poświęcić bardzo dużo czasu na to. Cyk. No patrz! I skończyliśmy, jeszcze teraz tylko tutaj. O! Okej. Okay. O! Parkour! No niestety, Rukczaj? Nie wiem, dobra, wypałem, nieważne. Dobra, wywalmy to. No, zostało to zniszczone. Ja jeszcze tutaj zniszczę te dwa klocki. Dobra. I zaraz przejdziemy do czegoś bardziej porywczego. Nie wiem. No to był PogChamp content, mi się wydaje. Tak, ja go na drugi kanał wrzucę film. Kopię kobla i gadam o niczym przez 10 minut. Gadamy o grach, w której nie graliście prawdopodobnie, tak, i kopiemy kobla, nie, no, więc też nudno, ale zapraszam. W CS-a większość grało, słuchaj, w CS-a większość grało. A więc okej, moi drodzy, to by było na tyle w tym materiale. Powiem wam szczerze, mega spoko mi się tego słuchało. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o takich pogardkowych filmach, bo ja jakoś jestem wielkim fanem podcastów i tych innych podobnych, to powiem wam, że takie słuchanie sobie chillowe ludzi jest najlepsze na świecie. Także dziękujemy bardzo za oglądanie, życzę wam miłego dnia. Subskrybujcie kanał, jak jeszcze tego nie robicie. Pamiętajcie, że to drugi kanał, więc pewnie go nie subskrybujecie. Trzymajcie się, pa pa.